Sporty walki możecie obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Zbliża się wielkimi krokami ten pojedynek, który rozpala świadomość kibiców pięściarskich na całym świecie. Mowa oczywiście o walce Wasyla Łomaczenki z Teofimo Lopezem. Panowie, to już tylko kilka dni zostało do tego momentu. Oczywiście zawodnik reprezentujący Stany Zjednoczone jest pewny tego, że powstrzyma znakomitego pięściarza z Ukrainy. Natomiast Łomaczenko do wszystkiego podchodzi bardzo spokojnie. Nie w słowach jest to wszystko istotne, co się zawiera, a w działaniach ringowych. No walka o wszystko, no walka o wszystko, o wszystkie pasy. Myślę, że w tym pojedynku człowiekiem, który będzie pod większą presją, jest zdecydowanie Łomaczenko, bo on ma faktycznie do stracenia więcej z racji tego, że no jest pięściarzem o bardzo ugruntowanej pozycji. Mówi się już od dłuższego czasu o tym, że to jest najlepszy pięściarz bez podziału na kategorie wagowe, ale wydaje mi się, że Lopez ma atuty, ma narzędzia do tego, żeby sprawić niespodziankę, choć ja stawiam na Łomaczenkę. Uważam, że w górę weźmie jego doświadczenie, jego szybkość, jego ogromna doświadczenie, wytrzymałość, ale mówię, te narzędzia w przypadku Lopeza są szalenie istotne, bo on potrafi walkę skończyć jednym uderzeniem, ale gdybyśmy tak całą przeszłość przejrzeli i to, co stawiał, to jednak postawię mocno na Łomaczenka, ale z ogromnym zainteresowaniem będę ten pojedynek oglądał, bo to też jest pojedynek rodziców, no bo ojciec narożniku Lopeza, który tam dużo złej krwi, jeśli chodzi o ten przeciwny obóz, robi tam różne rzeczy, czytałem o tym, co wyprawiał, nie wiem ile w tym oczywiście prawdy, jak tam sprayem kazał portret syna malować i wieszać w hali, gdzie było dużo portretów Łomaczenki, żeby być przed nim, to strasznie wkurzyło między innymi no ludzi, organizatorów i przede wszystkim ludzi z obozu Łomaczenki. No ale mówię, i sukcesy też stoją po stronie Anatolii Łomaczenki, większe zdecydowanie, a więc no, jest o co walczyć, bo jeżeli wygra to Lopez, to będzie to na pewno największe zwycięstwo tego roku i będzie kandydatem do jednego z najlepszych pięściarzy bez podziału na kategorię wagową, więc to jest niesamowita walka w ogóle o niesamowitym ciężarze gatunkowym. Myślę, że będzie ciekawa. No. Zobaczmy, proszę Państwa, grafikę prezentującą jednego i drugiego zawodnika. Kwestie związane z ich właśnie działaniami ringowymi, rekordy amatorskie. Tu w tym względzie oczywiście zdecydowana przewaga Łomaczenki, która ma tę przepiękną, wspaniałą karierę za sobą, okraszoną wieloma sukcesami. Oczywiście, jeśli chodzi o wiek, 10 lat starszy reprezentant Ukrainy. Mówił jeden z amerykańskich fachowców o tym, że nie zdaje sobie sprawy jeszcze Lopez, co go spotka, kiedy znajdzie się w obrębie ringu razem z Łomaczenką, jeśli chodzi o to, jaki arsenał nieprawdopodobnych zachowań, trików różnego typu Łomaczenko jest w stanie rzucić na szale. To tak trochę jest. No, ja nie mogę się nadzieić przede wszystkim jednemu. Lopez nie wziął żadnej walki na przetarcie, żadnej walki w pierwszej obronie, tak zwanej, no, która jest taką tradycją już bardzo, bardzo długą w boksie, tylko od razu, tuż po zdobyciu pasa właściwie, tak szybko jak to było możliwe, wiadomo, że pandemia te plany trochę opóźniła, wychodzi do jednego z najlepszych pięściarzy bez podziału na kategorie wagowe. No, top 3 to myślę, że tutaj wszyscy się zgadzamy, niektórzy mają na pierwszym miejscu, myślę, że to też jest absolutnie kandydatura, która się broni. I Lopez taką walkę bierze tuż po zdobyciu mistrzowskiego pasa. No, takich rzeczy się nie widzi po prostu współcześnie w boksie, więc bez względu na to, czy on wygra, przegra, zremisuje ten pojedynek, ja już mam naprawdę duże uznanie do tego chłopaka. Bo rzeczywiście jest wielu pięściarzy młodych, którzy dużo mówią, dużo gadają, zapowiadają, że zrobią nie wiadomo jakie rzeczy. Nawet nie trzeba szukać daleko, w tej samej kategorii jest Gervonta Davis. Jak prowadzona jest kariera Gervonty Davisa, jak prowadzona jest kariera Lopeza? U Lopeza jest wszystko jak po sznurku, zbudowany od prospekta, dotarł do pozycji obowiązkowego pretendenta. Miał walki lepsze, miał walki gorsze, to tam wszystko tak się wahało. Właściwie po tym eliminatorze z Nakatanim, który wygrał w takim stylu dosyć marnym, już znowu było, że może troszeczkę przesadzamy z tym, że on nie jest aż tak dobry. Potem dostał tę walkę mistrzowską z Komejem, którego zdmuchnął w drugiej rundzie, czym mnie zszokował i myślę, że nie tylko mnie, bo to pokazał się tam z fantastycznej strony. No ale no, teoretycznie on nie ma prawa być gotowy na to, co ma Łomaczenko, bo tak jak pan Janusz powiedział, no, ja też stawiam mimo wszystko na Łomaczenkę, chociaż oczywiście ta walka z Linaresem, ten jego debiut Łomaczenki w limicie 135 funtów pokazał, że można go trafić, można go posadzić i Linares też był dużo większym pięściarzem. Lopez będzie pewnie jeszcze większy od Linaresa, jest świeższy, młodszy, bardziej żywiołowy. Ma,
ma dużo atutów, które mogą sprawić, że to będzie trudny pojedynek, ale no, Łomaczenko ma tyle wymiarów, że no, myślę, że znajdzie drogę po prostu i w taki czy inny sposób tę walkę będzie w stanie wygrać, ale czekam z niecierpliwością walkę roku bez dwóch zdań. Maciek, jak ty oceniasz, czy to rzeczywiście nie za szybko, czy ten na tej zasadzie, że idziemy jak burza, trochę jak nasza Iga Świątek w turnieju w Paryżu, a tam jest oczywiście zupełnie inny rytm, natomiast po kolei wpadasz na kolejnych przeciwników, no a tutaj zachowując pewne proporcje też od razu postanowił iść za ciosem. Odpowiedź będziemy znali 17 czy 18 u nas, natomiast mi to przypomina, jeśli boks ma się bronić przed innymi sportami walki, czy ogólnie na rynku, to tylko takimi pojedynkami, bo jeśli każdy kibic boksu, i ja serdecznie wszystkich zapraszam do oglądania tego pojedynku, obejrzy to, to będzie widział, na czym polega boks. Mamy zestawienie pięściarza znakomitego technicznie, brylant. Normalnie, jeśli ogląda się i szybkość, i tak jak powiedziałem, technika i ofensywa, i defensywa. Wszystkie skillsy, jakie tylko można mieć, Łomaczenko posiada i naprzeciwko jego bombardier z niesamowitym ciosem, ale też niekonwencjonalną i bardzo widowiskową obroną, pewny siebie. Ta walka mi przypomina, jeśli cofniemy się, bo historia lubi się powtarzać, Lopez mi przypomina Fernando Vargasa ze swoich najlepszych, najmłodszych lat, który też od razu zdobył tytuł z Campasem, bardzo trudna walka z Zajkiem Cortejem, bardzo mocnym, który postawił się przecież Dalachoi w równym pojedynku i później od razu Felix Tito Trindad w najlepszych swoich latach, bardzo niebezpieczny pięściarz tak naprawdę, wielka gwiazda i Vargas na niego bez żadnych kompromisów ruszył. Oczywiście Vargasowi się nie udało, później był od razu Oscar Dalachoia, może nie od razu, bo była walka tam na przetarcie, Vargas miał poważną kontuzję pleców, natomiast też mu się nie udało, Vargasowi się nie udało. Ja liczę jednak, że Lopezowi się uda. Jeśli Łomaczenko ma z kimś przegrać, to właśnie z takim pięściarzem, jakim jest Lopez, gdzie może pojedynczym uderzeniem zmienić obraz walki, gdzie na pewno przez to, że jest młodszy, ten timing nie jest gorszy. Szybkość może być, szczególnie jeśli chodzi o kombinację, bo pojedynczy cios Lopeza jest niezwykle dynamiczny. Natomiast tutaj na pewno będzie się działo. Jeśli Lopez trafi takim ciosem prawym, jakim trafił Linares, to myślę, że już Łomaczenki, tak jak Linares to zrobił, nie wypuści. To samo zresztą mówił Vargas, że jeśli trafi Dalachoje, czy trafi Trinidada takim mocnym uderzeniem, to ich nie wypuści. Vargasowi się, tak jak powiedziałem, nie udało, ale liczę, że tu Lopez sprawi dużą niespodziankę, choć jest to zdanie przeciw rozsądkowi, bo jednak Łomaczenko swymi wszystkimi pojedynkami pokazał, że z każdej operacji potrafi wyjść, każdą walkę potrafi wygrać, z każdym stylem radzi sobie doskonale. Jeśli już powiedziałeś o tym, dałeś przykład walki, którą bardzo lubisz, wiem doskonale, a ja tak się składa, że ją komentowałem, czyli Fernando Vargas i Tito Trinidad. No w Las Vegas, no tam jednak Vargas dostał szkołę. Pamiętam, jak pyskował na konferencji prasowej przed. Ja też podobał mi się Vargas w tych poprzednich walkach, ale tam dostał szkołę, chociaż faktycznie był taki moment, kiedy mógł stworzyć ogromne problemy, bo liczony był wtedy Trinidad, ale pokazał cwaniactwo, z kolei sfaulował, specjalnie sfaulował, żeby zyskać czas. Właśnie to doświadczenie, ta umiejętność, chłodna głowa, ja myślę, że tego nie zabraknie, kiedy ma jeszcze w narożniku takiego spokojnego fachowca, jakim jest ojciec, któremu wierzy bezgranicznie w Łomaczenko. Pamiętajmy, to jest w ogóle nieprawdopodobna historia, rzadko w ogóle spotykana w historii boksu, żeby człowiek miał prawie 400 walki, tylko jedną minimalnie przegraną na początku swojej kariery walkę w boksie amatorskim ze znakomitym Selimowem, bo to naprawdę świetny pięściarz Selimow, z którym przegrał w Chicago w 2007 roku, a później, no oczywiście była tam jeszcze walka z Kończej Szało, która była dopiero po proteście w Baku, on tam ją przegrał 19-20, po proteście było 20-19 dla Łomaczenki, natomiast później ta druga walka z Salido, ja ją też i pamiętam, moim zdaniem on był minimalnie lepszy mimo wszystko w tej walce z Salido. Można dyskutować, ale to nie o to chodzi. To jest
człowiek tu się wymyka pewnym rzeczom. Natomiast jedno, tu się Maciek też mówił wcześniej, teraz nie było ku temu okazji, ale ja już pamiętam, jak komentowałem Igrzyska Olimpijskie w Pekinie i w 2012 roku, kiedy zlikwidowano kategorię piórkową. Mimo że on był kandydatem do drugiej nagrody Pucharu Barkera, dla najlepszego zawodnika również w Londynie, ale nie dostał tej nagrody, tylko dostał w Pekinie, to widać było, że kategoria lekka mu mniej służy niż kategoria piórkowa. W kategorii piórkowej był po prostu olśniewający. Natomiast w kategorii lekkiej był bardzo dobry, był najlepszy, ale nie był olśniewający. No i teraz jest pytanie, bo wiemy doskonale, że Lopez to już jest właściwie tak naprawdę wyższa kategoria. O, to jest tylko chwila i on tam od razu ucieknie do tej super, super lekkiej. I jak tam te wszystkie historie z wagą będą? Tu jeszcze gdzieś tam się doczytałem w jakiejś historii o starej kontuzji barku Łomaczenki. I człowiek, który tylko dobrze zna, mówi, że on ma z tym pewien problem. No ale mówię, no to są tego typu historie, to wszystko wyjdzie w walce, on ma taki sztab, że tam prawdopodobnie zadbają o wszystko. Ciekaw jestem tej taktyki Łomaczenki, jak on będzie walczył. No wykorzysta prawdopodobnie niesamowite nogi, prawda? A więc ja nie są, będzie tą walkę przeciągał na kolejne rundy. Tak mi się wydaje. No właśnie, te nogi Łomaczenki to jest bardzo duży atut, natomiast tutaj mamy 32 lata chyba Łomaczenki, tak. I mamy 22 Lopeza, a wiemy, że w tym młodym wieku nogi jednak chodzą szybciej. Po prostu człowiekowi bardziej się chce. I oczywiście Lopez nie ma takiej pracy nóg. Nie pracuje po prostu na nogach w ten sposób może, bo on szerzej stara je, lubi bardziej balans tułowia. Natomiast on nie musi mocno przegrywać na tych nogach. Nie musi przegrywać tak, jak przegrywali pięściarze z Łomaczenką do tej pory na tych ringach zawodowych. A jeśli drugie porównanie, jeśli mogę porównać, no to możemy porównać walkę Warda na przykład z Kowaliowem, gdzie Ward też niepokonany był jak Łomaczenko, bo Łomaczenko miał tu jedną porażkę, Ward od 13 roku chyba życia nie był pokonany. No i z tym Kowaliowem miał problem, Kowaliow miał mocny cios, był trochę większy. Tam była jedna pomyłka Warda w akcji, której robił doskonale, bo on robił taki unik od lewego i wychodził ze swoim prawym. Kowaliow po prostu nie zrobił lewego, tylko lewy, prawy. I w każdej chwili można się pomylić, tak jak powiedziałem. A jak ja obserwowałem walkę z Kamajem, Łomaczenko twierdzi, że to był lucky punch, czyli szczęśliwy cios z Kamajem, natomiast pojedynek pokazuje, że było zupełnie odwrotnie. Na początku wiadomo, że Kamaj bił mocno z prawej ręki, tylko przyjął, amortyzował ten cios dwa razy. Później starał się odpowiadać po bloku, czy po zasłonie już podbródkowym, czy prostym, a następnie wszedł w tempo tego ciosu prawego, bo już widział, przeczytał dobrze. IQ to jest jeden z większych atutów Łomaczenki, ringowe, natomiast twierdzę, że jeśli poza ringiem widać tę różnicę inteligencji, tak przynajmniej mi się wydaje, między Lopezem a Łomaczenką, to w ringu już tej różnicy aż takiej nie widać. Lopez świetnie czyta walkę, świetnie przeczytał Kamaja. Tutaj ma, że tak powiem, trudniejszy zbiór do przeczytania, ale myślę, że może stanąć na wysokości zadania. Oczywiście to jest jakby moje trochę życzeniowe, bo ja styl Lopeza bardzo lubię, natomiast i wbrew tego, co powiedziałem, rozsądkowy, natomiast ja uważam, że może być tu niespodzianka. I jeszcze zobaczymy, jak będzie sobie radził z fałszywym mańkutem, bo to też jest dosyć istotne. Łomaczenka jest fałszywym mańkutem, a więc praworęcznym zawodnikiem walczącym z odwrotnej pozycji. I znakomicie się w takim ustawieniu czuje. I to jest zawsze, dla wielu zawodników jest to spory problem. I tu przypominam sobie walkę, chyba komentowaliśmy ją wspólnie z Jessie Magdaleno. I tam Magdaleno też był mańkutem i tam Lopezowi pięknie wchodziła ta akcja prawy, bo on ma bardzo silny prawy i lewy sierpowy, bo ten lewy sierpowy też wywraca. On w ogóle bije z dwóch rąk bardzo mocno. I jest szansa, że takim uderzeniem trafi, bo tak jak powiedziałem, Łomaczenko nigdy nie dostał takiego uderzenia. Z Linaresem to widziałem w ogóle pierwszy, kiedy wylądował, ale na deskach, ale bardzo szybko doszedł do siebie, to trzeba podkreślić. I później przechodził do tej walki jako agresor, bo Linares tylko przez chwilę ruszył. Też trzeba zaznaczyć, że Łomaczenko w momencie, kiedy lądował z Linaresem, on jakby przejmował całkowitą kontrolę nad pojedynkiem i jakby poczuł się być może zbyt pewny siebie. Tutaj prawdopodobnie będzie bardziej uważał, natomiast no, to jest to,
co nas ekscytuje w tym pojedynku, że Lopez może wygrać, że wychodzi geniusz boksu, geniusz, który był nie do dotknięcia i wychodzi naprzeciwko niego chłopak, 22 lata, któremu wydaje się, że może wygrać i niektórzy w to wierzą. Słuchajcie, ktoś bardzo ładnie porównał Łomaczenkę do, jeśli chodzi właśnie o tą genialność, do Roya Jonesa i Raya Sugara Robinsona, ale prawda jest taka, że jeden i drugi też przed moment, kiedy zaczęli przegrywać, prawda? Bo... No właśnie, ja się boję tutaj o Łomaczenkę w kontekście tego, co się działo po pandemii i tych wszystkich różnych urazów. 14 miesięcy. Tak, urazów, które były. Tu jest jeden z tych pięściarzy, no, którym szczególnie ta pandemia jakoś szyki mogła pokrzyżować, bo tam mamy całą zgraję młodych wilczków w kategorii superlekkiej, którzy się rwą do, znaczy mówią, że się rwą tak naprawdę, a rzeczywistość pokazuje, że wcale tak nie jest. Tak, tylko Lopez chciał i mam nadzieję, że Łomaczenko zdąży po prostu ich obskoczyć, jeśli nie wszystkich, to przynajmniej kilku, bo to sprawi też, że te jego osiągnięcia, nawet za parę lat, bo wielu z nich i tak zrobi wielkie kariery, tak mi się wydaje, i że ta kariera Łomaczenki wtedy też nabierze dodatkowego wymiaru, a on na to zasługuje, no bo to jest po prostu pięściarz z takim podejściem, którego ja w boksie zawodowym teraz zwłaszcza nie obserwuję za często. Wydaje mi się, że on się tym bardzo mocno wyróżnia. I jak się nawet zacząłem zastanawiać, kiedy ostatnio był przykład, kiedy pięściarz właśnie z top 3, top 5 bez podziału na kategorie wagowe sam dobrowolnie rwał się do walki z większym od siebie, młodszym rywalem, który może go znokautować realnie, bo tu to widmo jest, więc takich przypadków, no, na szybko nie jestem sobie w stanie przypomnieć, żeby takie rzeczy się działy, i za to Łomaczenkę to jest kolejna rzecz, za którą go cenię, a następna jest taka, że on jeszcze tak... Jeszcze oddał część swojej garzy. Tak, też oddał część garzy, zrobił bardzo dużo, żeby do tej walki doszło, bo to jest kolejna sprawa, kwestie organizacyjne. Musimy sobie też zdać sprawę, że to jest walka, no, to jest pierwsza wielka walka zrobiona po pandemii, taka naprawdę wielka walka, i ona jest zrobiona bez pay-per-view, na otwartym ESPN-ie. To jak się udało to pogodzić, to też pokazuje, że to jest niesamowite, że 88-letni Bob Arum lepiej się odnajduje w tych nowych realiach, gdzie tutaj się wydawało, że to właśnie ta młoda fala promotorów powinna to robić lepiej, a on tak naprawdę pierwszy odpalił tę bańkę swoją i teraz robi pierwszą wielką walkę bez pay-per-view, która może się obejrzeć w milionach, bo otwarty ESPN to też są nowe możliwości, to też są nowe, jest to opcja dotarcia do szerokiego grona odbiorców, którzy mogą się nowe pokolenia w boksie zakochać, bo jeśli się mają zakochać, to właśnie w takich walkach. No i jeśli, i to jest kolejny za, żeby Lopez ten pojedynek wygrał, bo większe prawdopodobieństwo jest, że jeśli Lopez wygra, to dojdzie do tych pojedynków, czy z Davisem, czy z Harnajem, czy z Garcią. Ja mam nadzieję tylko, że jeśli Lopez ten pojedynek przegra, to wyciągnie wnioski, tak jak Alvarez wyciągnął wnioski z pojedynku Mayweathera, bo to też można porównać, silniejszy Alvarez z mocnym uderzeniem, jak na tą kategorię wagową, i Mayweather, który był nie do dotknięcia w obronie. I Alvarez z tej walki wyciągnął wnioski, do tej pory błyszczy, i mam nadzieję, że Lopez właśnie tak zachowa się po tym pojedynku, niż jak wspomniany przeze mnie Vargas, któremu Trinidad jednak tą karierę złamał. No, 5 razy na dekach był wtedy Vargas niestety i 3 razy w ostatniej rundzie. Natomiast tu nie ma opcji rewanżu w tym pojedynku, to też jest ciekawa historia, nie ma opcji rewanżu, a więc jak Łomaczenko przegrywa, no to... Ale właśnie bardzo ciekawie Arum o tym powiedział, że on po prostu nie jest zwolennikiem takich klauzul, że na siłę mówi, że Brytyjczycy psują tym trochę rynek, że dochodzi do tych pojedynków rewanżowych potem za szybko, że one nie mają odpowiedniej temperatury. Blokują niektórych. Tak, tak. Natomiast, że tutaj, no jeśli to będzie jakiś dramatyczny pojedynek, to wyobrażam sobie, że ten rewanż będzie naturalny po prostu do zrobienia. Dwaj pięściarze związani z Top Rank, więc to powinno być łatwe do zrobienia. No martwi mnie tylko jedno, no to jest tak wspaniała walka, że aż chciałoby się, żeby to była pełna unifikacja, ale tutaj niestety to, co zrobiła Federacja WBC z tym franczyzowym pasem, no wprowadziło kompletny mętlik, zaburzyło obraz, ale myślę, że i bez tego to jest absolutnie fantastyczny pojedynek i tutaj akurat te rzeczy schodzą na dalszy plan. Dwóch najlepszych zawodników, dwóch jedynych mistrzów świata tak naprawdę, takich realnych. Jedynka i dwójka boksy. Tak, no po prostu i myślę, że w The Ring chyba też z tego, co pamiętam. No więc tu nie ma wątpliwości, że to jest pojedynek o wielkiej sportowej stawce i pytanie właśnie, czy ten Łomaczenko, ile jeszcze z niego tak naprawdę zostało, gdzie on startuje, też musimy to powiedzieć, tu pan Janusz już trochę to wywołał. On jest ponad ten swój fizyczny potencjał. No wyjdzie do zawodnika, który będzie od niego, myślę, że w dniu walki dwie kategorie większy, bo to tak wyglądał Linares, jak ich tam zważyli w dniu walki. Linares tam było 3 centymetry wyższy od Lopeza, z tego co pamiętam, ale Lopez jest taki masywniejszy. A z kolei Lopez jest jeszcze 3 centymetry do Łomaczenki, więc tam było 6 centymetrów. Wszyscy i tak sobie dodają po 2 centymetry. No tak, ale tam było 6 centymetrów różnicy, tu będzie bardzo 3. Duża różnica, Maciek, jest w zasięgu. Natomiast jest różnica w zasięgu jest bardzo duża. Zasięga jest różnica, ale też mniejsza chyba z tego co pamiętam niż u Linaresa, bo ten Linares miał 11 centymetrów, tu będzie chyba 9 centymetrów.
także to nie ma aż takiego znaczenia. Natomiast rzeczywiście ten gabaryt, sam Łomaczenko o tym mówił, że ręka Lopeza jest 3 razy większa niż jego ręka. Zobaczymy, czy będzie 3 razy wolniejsza. Zapraszam Państwa do odwiedzania Twittera naszego programu i oczywiście zadawania pytań ekspertom w studiu. No dobrze, omówiliśmy tak z grubsza to, jak to wygląda, jeśli chodzi o teoretyczne szanse. Natomiast już gdybyście mieli postawić na wynik tej walki, jakie byłyby Wasze typy? To znaczy tak, ja stawiam na Łomaczenkę, zwycięstwo punktowe. Ale absolutnie nie będę zszokowany sytuacją, kiedy na przykład wygra to Lopez przed czasem. Ale jeżeli mam starać na zwycięstwo, to ja na Łomaczenkę. Panowie? Znaczy ja podobnie widzę dwie drogi. Jeśli Lopez ma wygrać, raczej sobie mało wyobrażam scenariusz, gdzie Lopez wygrywa tę walkę na punkty. Wydaje mi się, że jeśli Lopez ma wygrać, to wygra przed czasem, co jest oczywiście prawdopodobne, natomiast bardziej wydaje mi się, no patrząc na ostatnie walki Łomaczenki też z większymi rywalami, on zawsze potrafił znaleźć drogę. Wydaje mi się, że Lopez jak ma dużo atutów, oczywiście niektóre z nich są unikalne nawet na tle tych poprzednich rywali Łomaczenki, ale Łomaczenko znajdzie drogę i też tak mi się wydaje, że wygra na punkty. To jest typ na dzisiaj, jeszcze poczekam. Lubię do tego ostatniego momentu wyczekać, ale wydaje mi się, że tego się będę trzymał, Łomaczenko na punkty. Maciek, jakbyś poradził kibicowi, który chciałby obstawić? Jeśli miałbym radzić kibicowi, który ma postawić pieniądze, powiedziałbym mu, żeby postawił na Łomaczenkę. Natomiast ja postawię na Lopeza przed czasem. Ile? Ja postawię na Lopeza przed czasem, bo jeśli Łomaczenko ma z kimś przegrać, to myślę, że właśnie teraz i właśnie z Lopezem. Ja jestem fanem jego talentu i chciałbym, żeby wygrał po prostu. Sporty walki możecie obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher.